Cześć wszystkim, z tej strony Kalo4. Witam was w kolejnym odcinku z serii Biomutant. Dzisiaj będziemy kontynuować przygodę naszego niebieskoskórego futrzaka. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wybraliśmy już stronę, którą popieramy oraz jak będzie wyglądał nasz cel podróży. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie jakiś ślad po sobie w postaci suba, łapki albo komentarza. Dobra, to lecimy. Zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się podbić jeden z tych punktów, bo taki był cel tej podróży. Dobra, szybki bieg było przytrzymanie, no. Dobra, ruszamy. Trochę opcji sobie przypomniałem. Odgłosiłem grę, zobaczymy, czy teraz będzie wystarczająco głośno. Budzi ono jednak uczucie mrowienia. Jest w nim coś wyjątkowego, co cię przyciąga. Nasza stara wioska. Dobra. Zobaczymy, co tu będę miał za wspomnienia. No, standardowo trzeba nakolać. Kolejny Zobaczmy. Punkt teleportu. Tak. Umieść. Aha, dobra, te żółte kropki to są... Dotypania się? A, jest szybka podróż, okej. Dobra. Tak, wiem, że są za cicho filmiki w tle, próbuję z tym powoli eksperymentować. Do tego widziałem, że też w pierwszym odcinku, znaczy w drugim odcinku siadła dość grafika. Wspomnienia blakną wraz z... Zobaczymy, jak będzie teraz. Uczucia niekiedy się zmieniają. Nie ma znaczenia, kim się było, ale kim się stanie. Ta historia daleka jest... Znowu to nie ja przerwałem. Echa dawno zapomnianej przeszłości niosą się niczym szepty na wietrze. Dobra. Zobaczmy. Może w końcu mamućkę spotkamy, czy jakoś tak z taćkiem. Oto ktoś, kto korzysta z każdego dnia. Zastanawia się, co się z tobą działo. Kolejny zajebisty nadzieję, głos. Że zajmowało cię ćwiczenie pływania nad jeziorem. Inne sprawy. Glutomir mówi, że niektórzy wybierają samotność, ponieważ nikt nie rozumie, przez co przechodzą. Jeśli tak jest także z tobą, spróbuję ci pomóc, jeśli mu pozwolisz. Uważa, że już najwyższy czas, by nauczyć się pływać. A dlaczego? Opanowanie pływania nie rozwiąże wszystkich życiowych problemów, ale z listy zniknie przynajmniej utonięcie. W sumie brzmi logicznie. Ale mnie to nie dziwi, że tak zrobił. Możesz pływać? Okej. Okay. No widzę, zajebista lekcja pływania. Jakby tak mi ktoś miał uczyć pływać, to bym zrezygnował. Ogólnie nie potrafię pływać. Jestem ze znaku wodnika, nie potrafię pływać. Nie, i to jest najśmieszniejsze. Mówi, że chyba nie było tak źle, co? No prawie mnie zabiłeś, ale co tam? Prawie mnie utopiłeś, o. Mówi, że poczucie pójścia na dno to najlepszy powód, by nauczyć się pływać. Potrzebujesz praktyki. Dużo praktyki. Sądząc po spojrzeniu twojej mumy, wygląda na to, że o czymś zapominasz. Znowu to nie ja przerwałem. Trening przed zachodem słońca. Pora ruszać. To jest ta słynna muma. Chyba wygląda identycznie jak moja postać. Nie, przechodzimy od razu do tego. Do głównego celu. Poświęcenie się treningowi jest ważne. Nie możesz polegać tylko na tym, że Wung Fu płynie w twoich żyłach. Mówi, że trening czyni mistrza. Pyta, czy spotkacie się na placu. Teraz w sumie jak tak pomyślałem, po tych głosach i tak dalej, tych zwierzaków, co słyszę, to pierwsze skojarzenie, jakie mam z nich całym tak jakby głosem, no tym, że do nas mówią, to jest Simsy. Przynajmniej Muma ma taki charakterystyczny ton, jakby to było z Simsów.
Uwielbiam, mamo, z tobą trenować. Dobra, idziemy. Mówi, że to dobrze. Pasja do treningów sprawi, że stale będziesz się rozwijać. Trening Wung Fu. Trenuj z mumą. Idziemy z mamuśką trenować. O, kolejna znajoma twarz ma wiele na głowie. O, widać. Liczył, że pomożesz mu znaleźć trochę złomu do Tentegesa, nad którym pracuje. Okej, dużo to mówi Tenteges. A mogę pozbierać trochę śmieci. Cieszy się, słysząc te słowa z ust kogoś, kto jest częścią kolejnego pokolenia. Ochrona środowiska leży w twoim interesie. Musisz szukać rzeczy, które nadają się do ponownego wykorzystania. Nie powinno ci to zająć wiele czasu. Dobra. Wytwarzanie odpadów. Nowe zadanie główne. Jak ja mam je zauważyć? Aha, dobra. To takie coś ala gejzery. Szukaj sterty odpadów. Zobaczmy, jak będzie grzebał. A, muszę klikać. Jeden. Interakcja, no. Grzebiemy dalej. Zastanawia się, czy napatoczyło się coś przydatnego. Umie. Czasem jest ekspertem, a niekiedy po prostu robi to, co należy. Potrafi wyczarować cuda praktycznie z niczego. Pyta, czy znasz się na odnawianiu rzeczy. Ni hu hu. Ale o to chodzi. Trzeba wziąć coś bezużytecznego, zmienić to i sprawić, by znów stało się przydatne. Chętnie nauczy cię odnawiania, a złom, który udało ci się znaleźć, będzie na początek doskonały. No i cieszy mnie twoje szczęście. Wytwarzanie. Aha, czyli kolejna taka jakby wprowadzenie do gry. Co to jest miecz? No jeszcze to zasłaniasz. Ale twardoki już fajnie wygląda. Taka piła. Łuk. Etnoostrze. Grotobijak. Gnięcie. Długie ostrze. To już mi się podoba. Zacisk. Kurde, gdyby to nie przeszkadzało. Jeszcze okej. A mam obrażenia jeszcze tutaj. Nie zwróciłem w ogóle uwagi. Wybaczcie, muszę jeszcze raz cofnąć. To się zapętla? Już tyle przyjrzeliśmy. Elektryk. No w sumie to by było fajne. Typ walki dwuręczna. Jednoręczna. Okej. Patrzę. Rotobijak. Tego nie było wcześniej. No, ten jest fajny miecz, ale on jest dwuręczny, a mi nie pasują bronie dwuręczne. Jednoręczna, stojak na złom. Okej. Kurde, zniknie zaraz te... tutaj powiadomienie, czy jak to tam nazwać? Chcę coś wybrać. Też jest dwuręczny. Jednoręczny. O, ten już mam rósł. Wahatni, czyli wahadełko. O, to jest fajne. O. Dwa obrażenia zadaje. Dobra, wiecie co wybierzemy? Wybierzmy może... To duże ostrze bym sobie wybrał. To ono jest takie trochę... Jak już musimy coś wybrać, to wybierzmy... A, wybierzmy to. Podstaw. Rękojeść. A to jeszcze rękojeść mogę do tego zrobić. Weźmy jakąś tak... O, banana. Bananak. No, fajnie zmieniona nazwa, spoko. Ze zwykłego banana na bananaka.
Łopata pataka. Klucz, nie. Nic praktycznie nie zmienia. Oxon. O, to będzie piękne. Son. Ja czytam już Oxon, Boże. Stworzyć broń, ciśnij pług. Fajnie wygląda. Szczerze? Oj, mam tą broń od razu na plecach. Nieźle, ale zastanawia się, dlaczego tworzysz broń. Coś z pazurem było mi potrzebne. Docenia tych, którzy potrafią powiedzieć coś bystrego. Chętnie się przekona, co stworzysz następnym razem. Wyraźnie masz do tego smykałkę. No, zobaczymy, czy będzie. Chyba zaczyna tracić cierpliwość. Mama się wkurwia. Wiesz, że nie lubi na ciebie czekać. Chce cię natychmiast widzieć na placu. Powkurzajmy ją trochę. Andrew? Radzi ci się pośpieszyć. Z takim podejściem daleko nie zajdziesz. Andrew? Masz dorosnąć i zacząć myśleć samodzielnie. Mamo, ale ja mam 5 lat. Zanim jej zabraknie. Staram się bardziej. Tylko o tyle cię prosi. Musisz próbować i dawać z siebie wszystko. Więcej nie da się zrobić. Berry? Zawsze zależało ci na chodzeniu własnymi ścieżkami. Tym razem jednak musisz pójść za nią. Mhm. Dobra. Widzę wojowników. Wyglądają na zdeterminowanych. Lepiej uważać. Każe ci się natychmiast zatrzymać tutaj. Pyta, dokąd się wybierasz. Spieszę się na trening. Mówi, że teraz jednak już za późno dla ciebie na odwrót. Za nic w świecie nie da ci przejść. Ojej. Pyta, kim niby jesteś. Dopierdolić mu, wolę być nikim niż tobą. Dlaczego pomiatasz innymi? Nikt nie musi ucierpieć. O, tak trochę weźmy. W końcu musisz się zmierzyć z bólem. Dzięki niemu możesz to mieć za sobą. Utian Kati. Wow, to było dobre. Wow, blokuj. Z łucznikiem najpierw trzeba się rozprawić, bo to... Kurde. A, on już się boi, dobra. No blokuje go ciosy, czemu to nie dochodzi? Ej, no klikam! Czemu to nie zadziałało? Pyta, czy nic ci nie jest? Co się stało? Dostaliśmy w pierdol, to weźmy jeszcze ich zaprośmy na trening, żeby dostać następny na zawodnik większy w pierdol. Cieszy się, że o nich myślisz, ale jutro z samego rana czeka ich trening z bronią, dlatego muszą solidnie wypocząć. Bial tu mam. Przede wszystkim najważniejsze, że nic ci nie jest. Gendra Anamala. Teraz pora skupić się na treningu. Dobrze, w końcu możemy przejść. Trenuj z Mumą. Ciekawe, czy jeszcze kogoś spotkam na drodze. Już 15 minut odcinka minęło. Mam nadzieję, że teraz jakoś się poprawi w filmiku. Dajcie znać, jak wyszło. To ktoś bliski twemu sercu, kto robi to, co wychodzi mu najlepiej. Tatko! Taćka! Pyta, czy znajdziesz czas, by mu pomóc, nim pójdziesz trenować. Jak powiesz matce. Porozmawia z nią, ale wiesz, że według niej musisz wziąć na siebie odpowiedzialność za własne czyny i przyszłość.
Mam ci pomóc, czy nie? Zabrać za szukanie mu gadżetów i pomysłów na ponowne wykorzystanie starych materiałów. Czy się bawi w tamtego złomiarza? Dobra, Toćka, Maćka i jak wy tam jeszcze macie? Interakcja. A tu już grzebanie w śmieciach. Przeszukaj stertę szmat. Wiem, że to nasze mieszkanie, mieszkanie z dzieciństwa, Boże. Mieszkanie naszego głównego bohatera za czasów tego. Za czasów dziecka. Chętnie się dowie, co udało ci się znaleźć. Coś do odnowienia pewnie. Jest zwolennikiem odnawiania i rozważał nawet wycieczkę w dzicz w poszukiwaniu basenu biorzenia, by odnowić swoje DNA. Mówi, że najwyższy czas, żeby cię tego nauczyć. Zaczniecie od złomu, który udało ci się znaleźć. Okej. Ubrania, dobrze. Dodatki, dodatki, dodatki. A weźmy klatę. Już my nic nie dodaliśmy tutaj. Jak na jego gust, ten styl jest nieco zbyt odważny, ale na tobie wygląda to dobrze. Nic tam nie dałem. Zabierz to ze sobą i załóż na trening. Chętnie się przekona, co stworzysz następnym razem. Wyraźnie masz do tego smykałkę. Ale nie chce mi się bawić zbieranie takich dupereli. Okej, chodźmy do tej mumii. Bo ta muma to już szajby pewnie dostaje. Twoja muma mówi, że masz już przyjść. No już jestem. Liczy, że tak jak twierdzisz, jesteś w gotowości. Mówi, że chętnie już zacznie. Macie niewiele czasu przed zachodem słońca. Twoja muma chwali cię za dzisiaj. Jest bardzo dumna. Dziękuję ci za bycie tak dobrym uczniem. Pracuję nad jakimś prezentem dla ciebie, a pomagają w tym Gizmo i Zium. Najlepiej sprawdź, co to takiego. Mówi, że nie pożałujesz. Był ten cały, to jest ten cały Gizmo? Gwiazda przewodnika. Lab auto. Banku Sintera. Czekaj. Trójkąt? Tak. Twoja muma mówi, że nigdy nie widziała tak zielonego urządzenia. Jest wspaniałe. To urządzenie ma wbudowaną technologię dawno świata, co czyni z niego potężny sprzęt komunikacyjny. To dostrojony do twojego DNA automaton. Podąży za tobą wszędzie i zobaczy to samo, co ty. Już nagrywam wszystko. To mi się przytrafia, ale spoko. Tak. Mówi, że to niczego nie nagrywa. To swojego rodzaju towarzysz. Twoja muma mówi, że to musiał być dla ciebie męczący dzień. Mówi, że wypoczynek przygotuje cię na jutro. Wypocznij, by nabrać sił przed jutrem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy muma jest ogólnie tym, tak jakby to powiedzieć.
gniew całego świata. Czyli to jest ten nasz główny boss do pokonania. Chodziło mi wcześniej, czy Muma jest wszystkich tych całych dzieci mamą, czy tylko naszą prawdziwą. Dobra, goni ją. Oparzone dziecko nauczy się strachu wobec ognia. Nie dostań się z budynku. Ej. To tylko doleje oliwy do ognia. Tego się nie spodziewałem. Ja teraz bacznie obserwować klawisze. To też spadnie, nie? Jeszcze chwila, ci się uda. No jeszcze troszkę. Kurde, szkoda, że teraz nie mogę. Tak dziwnie się biegnie tymi postaciami tak... Znaczy biegnie, idzie tymi postaciami tak powoli. No i dobra, udało się uciec. No wydostałem się z budynku. Twoja muma mówi, że nadszedł już czas. Musi stawić czoła Lupalupinowi. Tym razem nie ma wyjścia. Słyszy, jak nadciąga. I na dobrzunka? Cokolwiek się wydarzy, musisz pamiętać, że cię kocha. I robiła wszystko, co mogła, by ochronić ciebie, twojego taćkę i wszystkich, którymi miała przewodzić. Okej. Oto nadciąga przeszłość, by prześladować teraźniejszość. Ja mam uciec? Jojoj. Ła, pa, jak go bije matka, patrz. No te wung fu. Przez ogień i wodę, by się stąd wydostać. Twoja muma mówi, że dasz radę, jeśli w to uwierzysz. Idź tam, gdzie i ona, bliższa ciału koszula. Jesteś głęboko pod falą. Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Fala płynie tam, gdzie chce. Jeśli popłyniesz z nurtem, zabierze cię na brzeg. Okej. Co, tu mnie już Maćka zostawia? Ja nią płynę. Okej. Nie, to nie ja płynę, ona sama płynie. Tak, unik. Ej, zrobiłem unik. Dobra, Maćka, prowadź mnie tam. Jeszcze raz. Myślałem, że muszę klawisz przycisnąć. Ten, kto całe swoje życie cieszył się czystym sercem, nie powinien obawiać się śmierci. Część jej będzie wiecznie żywa w tobie. Lupalupin. To stworzenie chce więcej. Nic nie zdoła stanąć mu na drodze. Jeśli poświęcasz się dla kogoś, ofiara jest przekazywana dalej, a życie musi się toczyć własnym torem. Prawdziwego poświęcenia dokonuje się w imię miłości i konieczności, wtedy gdy wszystkie inne możliwości zostaną wyczerpane. Ostateczny sprawdzian sumienia wiąże się z oddaniem wszystkiego, by ocalić to, na czym ci naprawdę zależy. To, co robisz dla siebie, umrze wraz z tobą, a to, co robisz dla innych, pozostaje i czyni cię w ich wspomnieniu. To nie ja, znowu się sam filmik skończył. Okej, czyli to jest ta nasza przeszłość. Jak to mniej więcej wyglądało? Poznaliśmy i Mumę. Gdy chwila przemija i staje się przeszłością, pozostaje tylko samotność. Nie taćkę. Znaczy to, że zapomnisz o swojej przeszłości, tylko że musisz iść śmiało przed siebie. I także poznaliśmy głównego, tak naprawdę złego, tego Lupalupina.
Mogę teraz wytwarzać bronię. Nie wiem, czy to będzie miał jakikolwiek sens. Zobaczymy z przebiegiem tego, fabuły. Będziemy mieli jakieś wolne wybory, poboczne misje i tak dalej. Na razie rozumiem, że to jest cały czas jeszcze samouczek. Lepiej uważaj, to nie zwierzątko domowe. Dobra, idziemy się z nimi bić, z tego mam rozumieć. Nie poradzili sobie. Pucho Moloch jest na wolności. A, czyli kolejny bosik. Wow, to znowu poznać jego. Dobra, już muszę aplikować tamtego. Apteczkę. Jak była apteczka? Tym? Też nie tym? To zapomniałem, którym się brała apteczka. A, i tym, okej. Ej, tak mogę teraz walczyć, jak tak jeden cel tylko. Dobra, zostaw mnie, nie atakuj. To nie było zbyt mądre z mojej strony. Pilnuj zdrowia. Pilnuję, pilnuję, na nie jest tak łatwo. Niezły strzał. Zobaczyć, czy mogę wytwarzać. Dobra, udało się zrobić unik. Okej. Dwa ciosy i unik. Aj, uważaj. I go bij. Dobra, uciekaj. No uciekaj! Na życie. Dużo tego życia. Praktycznie w ogóle nie mamy. Dobra, wiecie co? Wystrzelam go do końca. To będzie najrozsądniejsze. Nie mam już apteczek. Muszę skupić się bardziej w takim razie na eksploracji. Dobra, uciekaj. Wow. Ładuj. Już naładowane. Dobra, coś na pewno z niego wypadło. Podobno jakiś Ronin zasilił szeregi plemienia i bardzo chce się z tobą spotkać. Grupa wojowników Jagnich czeka na ciebie przy należącym do miriadów posterunku Vespidut. Udaj się tam jak najszybciej i pomóż im zaatakować posterunek. To daleko stąd? Nie do końca. To na wschód od Cegłówka. Ze wzgórza, na którym się znajduje, dostrzeżesz stację głębinową Glutomira. Dobrze, ale jestem teraz ciekawszy jednego. Jeżeli już mam dostęp do tworzenia sobie... Inaczej. Do tworzenia sobie własnego ekwipunku. Menu wytwarzania, właśnie. Wyposażenie, zużywalna. Dobrze, ale skąd ja mam brać te liście?
Nie mam jakoś tak przypisanej ilości, prawda? Okej, okay, a dobra, dalej. Część zbrojnic dystansowych. Dopi, mała kolba. Jak ja to zezłomuję? To zezłomuję, takie coś dostanę. Dobra, niech też będzie. No, apteczkę mam, z tego co widzę. Może ona nie jest przypisana. Okej. Okay. To i tak zbyt dużo mi nie daje, tak naprawdę. Ja co z tym mogę zrobić? Nawet nie mogę tego zniszczyć. Dobra, stwórz. Nie stroje, bardziej mi chodziło o... latarka. Krzyki zdrowia, to by było fajne. Chcielibyśmy się skupić wtedy w ogóle na tych całych apteczkach. Nic, muszę przeszukiwać bardziej teren. Czy przeszukajmy tutaj ten teren dookoła. Zobaczmy, czy coś tu jest. Godnego naszej uwagi. Myślę, że na dzisiaj też zakończymy odcinek. Poznaliśmy mniej więcej przeszłość naszej postaci, tak? Wiemy, jak to mniej więcej wyglądało. W jaki sposób pożegnał się z mumą oraz staćkiem. I cały czas brniemy na ten posterunek, żeby walczyć. Tu jest tyle fajnych skok. Mogę wejść? Mogę. Gdzieś tu musi być jakaś skrzynka czy coś. To fajne. Się skupić. Dać teren. Wiecie co? Nie wiem, czy sobie w wolnej chwili nie cofnę do starych miejscówek. Przeczesuję. Tak, nie poprzeczesuję. Terenu, w którym już szliśmy. Tylko tak jak teraz, po prostu po bokach. Myślę, że na film to nie byłoby zbyt interesujące. Dlatego no co? My się żegnamy z naszym głównym bohaterem. Jak filmik wam się spodobał, to zostawcie suba, dajcie łapkę, napiszcie jakiś komentarz, ewentualnie nad czym jeszcze można się skupić. A jak macie znajomych, który może się serio spodobać to, co robię, to dajcie im cynka. Im nas więcej, tym lepiej. Tak, ja się na razie z wami żegnam, trzymajcie się i cześć.